Siema, dzisiaj zabieramy Was na jedną z ładniejszych szóstek w Tatrach, czyli na drogę międzymiastową na Mnichu. Zapraszamy. Międzymiastowa to kombinacja trzech pięknych, litych i trzymających trudność wyciągów. Wszystkie wymagają od nas umiejętności poruszania się w rysach, więc osobiście bardzo przyjemnie mi się na nich wspinało. Pierwszy wyciąg startuje w miejscu, gdzie pojawia się pierwsza poręczówka, więc start jest oczywisty. Poruszamy się łatwym terenem i po kilkunastu metrach wpinamy się do plakietki. Dalej wbijamy się w ciekawą rysę, która na pierwszy rzut oka jest niebanalna, ale gdy znajdziemy dobre chwyty w jej głębi, wyciąg puszcza już do stanowiska. Po przejściu rysy mamy kilkanaście metrów łatwego i przyjemnego wspinania, po takim można powiedzieć gzymsie, a asekuracja na całej długości wyciągu jest bardzo dobra. Na końcu pierwszego wyciągu czeka na nas gotowe stanowisko z łańcucha. Raport z pierwszego stanowiska międzymiastowej. Ściągam Mateusza do siebie. Pierwszy wyciąg bardzo mi się podobał. Ryska, więc jest dobrze. Warunki są niesamowite. Słoneczko świeci, grzeje nas tu. Krótki rękawek, nie ma co tylko się wspinać. Drugi wyciąg prowadzi Mateusz i po około 2 metrach mamy speed, a dalej wyciąg prowadzi dość szeroką rysą, w której trzeba się umiejętnie ustawić. Gdy rysa się kończy, czeka nas przewinięcie w prawo do dobrze widocznego bloku skalnego. Będąc pierwszy raz na tej drodze, minąłem miejsce przewinięcia i poszedłem prosto do góry, a wtedy trudności są dużo większe niż oryginalna wycena tego wyciągu, czyli 5+. Po przewinięciu w prawo ładujemy prosto do góry do krótkiego zacięcia wyprowadzającego na drugie już stanowisko, również z łańcucha. Cały czas mamy pod nogami sporo powietrza, ale asekuracja jest pancerna, więc śmiało można napierać. Jesteśmy przed kluczowym wyciągiem drogi, czyli trawersik plus tak zwane podwójne ryski. Mati wygrał losowanie, więc działa. Ostatni kluczowy wyciąg wyceniony na 6+, prowadzi początkowo trawersem w lewo po klamach. Gdy dochodzimy do charakterystycznej odstrzelonej turdziczki, czeka nas ciekawe i krótkie zejście w dół. Dla mnie było to najtrudniejsze miejsce, a może najdziwniejsze na tej drodze. Byłem tam w takiej dziwnej pozycji tyłem do przebiegu drogi, a dodatkowo trzeba było zejść kilka metrów, więc odczułem to miejsce bardzo trikowo.
Po zejściu nie ma miejsca na odpoczynek i trzeba napierać do góry tak zwanymi podwójnymi ryskami. W opisie jest to kluczowe miejsce drogi, ale są tam bardzo dobre chwyty, a jak dodatkowo sklinujemy dobrze nogę w rysie, to spokojnie po dwóch, trzech mocniejszych ruchach jesteśmy już po trudnościach. Gdy złapiemy się już klamy w miejscu, w którym ryski się kończą, a potem na to miejsce wejdziemy nogami, mamy idealne miejsce do odpoczynku. Jeśli chodzi o asekurację, jest podobnie jak na poprzednich wyciągach, czyli bajecznie. Na trawersie mamy pancerne turniczki, a w ryskach idealnie siada prawie wszystko, co chcemy. Wyciąg kończymy piątkowym zacięciem, które wyprowadza nas na górne półki mnichowe. Skończyliśmy Międzymiastową, jesteśmy na górnych półkach mnichowych. Mateusz klaruje linę i schodzimy już ścieżką na dół. Dzięki za dziś. No nie ma po co. Tak. Dzięki za dziś, do zobaczenia, hej.